Jesteśmy w kuchni Zjedz Buraków w Balbar. Dziś przygotujemy bardzo ciekawe danie, oczywiście wegańskie, całkowicie wegańskie, ale także i egzotyczne. Będzie to ryż po kantońsku, przygotowany z sezonowych naszych polskich warzyw. Użyjemy białych, zielonych szparagów, młodej botwinki, dymki, zielonej kolendry. Mamy też dobre tofu, białe i wędzone. I oczywiście na początek przygotujemy sobie ryż razem z orzechami nerkowca, które przyprażymy i dopiero później jakby ten ryż będziemy mieszać z warzywami. W małym rondelku na odrobinie tłuszczu przyprażymy ryż. To może być olej lub oliwa. Bardzo dobry jest olej ryżowy. Niewielka ilość. Łyżka do dwóch łyżek. Na rozgrzany tłuszcz wrzucamy szklankę ryżu. Staramy się ryż przyprażyć, tak aby ziarna, które są przeźroczyste, stały się białe i matowe. Razem z ryżem przyprażymy orzechy nerkowca, dzięki czemu będą miały wyraźniejszy smak, a po ugotowaniu też bardzo delikatną konsystencję. No to jeszcze chwila, zanim zacznie się przerumieniać i zmieniać. Jak widzimy, większość ziaren już się przyprażyła, czyli jest właśnie biała i matowa. Orzeszki nerkowca lekko się zarumieniły. Teraz możemy dodać wodę. Dajemy dwa razy więcej wody niż ryżu, dlatego warto wcześniej odmierzyć tą ilość. Nastąpi mały wybuch. Dodamy teraz pół łyżeczki soli. Ryż gotujemy około 10 do 12 minut pod przykryciem. Całą tajemnicą jest właśnie, żeby ten ryż był ładny i sypki, aby cały czas go gotować pod tym przykryciem i nie mieszać. Większość ludzi zazwyczaj od razu chce przemieszać, myśli, że po prostu się tam coś przypali. Natomiast prawda jest taka, że tam wszystko samo po prostu się jakby miesza dzięki parze, która pod ciśnieniem tak naprawdę obraca właśnie te ziarenka ryżu. W międzyczasie przygotujemy sobie tutaj już tofu, które podsmażymy w woku, a później po kolei będziemy wrzucać warzywa. Do woka wlejemy odrobinę tłuszczu. Białe tofu pokroimy w kostkę. Na rozgrzany tłuszcz wrzucamy kawałki tofu. I szykujemy także wędzone tofu, które nada charakterystyczny smak. Wędzone tofu smakuje troszkę jak oscypek. Również połowę kroimy drobno i dorzucimy do tego tofu naturalnego. W międzyczasie przygotujemy sobie kolejne warzywa. Na początek ostra papryczka chili, ale oczywiście jeśli ktoś nie lubi ostrych potraw, to nie trzeba jej dodawać, albo można ją zastąpić pieprzem. Natomiast ja osobiście uwielbiam właśnie prawdziwe takie azjatyckie dania. Okay. Cała papryczka to będzie naprawdę ostre. Uszykujemy sobie kapustę. Pokażę, w jaki fajny sposób można kroić kapustę, żeby właśnie ładnie
wyglądała w naszych warzywach. Taki kawałek kapusty rozkładamy sobie na desce. Dobra. Marchewkę możemy pokroić w cienkie talarki. I przygotujemy dymkę. Tą mniejszą część, czyli cebulę, wrzucimy wpierw, natomiast zieloną część zostawiamy zawsze na koniec, pod koniec smażenia, tak aby nie straciła swoich walorów i pięknego zielonego koloru. Tofu już mamy dobrze usmażone, jak widać jest ładnie przyrumienione. Teraz czas, aby dodać po kolei wszystkie warzywa. Na początek damy warzywa, które są najtwardsze, czyli marchewkę, oraz młodą kapustę. W tym momencie możemy dodać już świeże chili oraz dymkę. Drobno posiekaną czerwoną cebulę. Czas na odrobinę pora. Czas na nasze sezonowe warzywa, czyli szparagi. Mamy szparagi białe i zielone. Zazwyczaj wszyscy strasznie przejmują się obieraniem szparagów, natomiast generalnie jeśli wybierzemy dobre, czyli młode, które nie są zdrewniałe, czasami może się tylko zdarzyć, że końcówka tych szparagów jest twarda i czasami gorzkawa, więc tą końcówkę zawsze możemy odłamać i tak naprawdę cała reszta nadaje się do użycia nawet na surowo. Z zielonymi szparagami postępujemy dokładnie tak samo, czyli odcinamy tylko same końcówki. Praktycznie warzywa są już gotowe. Teraz ryż możemy wrzucić do warzyw. Wszystkie składniki dokładnie mieszamy, dodając odrobinę sosu sojowego. Podsmażamy jeszcze przez chwilę, a w międzyczasie przygotujemy sobie zieloną kolendrę, która nada charakterystycznego smaku tej potrawie. Na koniec możemy także wcisnąć odrobinę limonki lub świeżej cytryny. Nasz ryż po chińsku z sezonowymi polskimi warzywami jest już gotowy. Czerwca, czyli już w ten piątek o godzinie 19:00 zapraszamy na huczne otwarcie naszej wegańskiej kuchni Zjedz Buraków w Balbar. Będą także atrakcje muzyczne, wystąpi zespół Lupus Duo oraz Michał Biela.